Serwis zegara cały czas trwa, dlatego zdecydowałem się podzielić ten odcinek na dwie części. W pierwszej, którą właśnie za chwilę będziecie mogli zobaczyć, będzie tylko rozbieranie, a drugą ze złożenia oraz jak już zegar będzie w pełni poprawnie funkcjonował, wrzucę właśnie dopiero wtedy i będzie jako druga część. Witajcie w nieco innym filmie. Dzisiaj na warsztacie zegar nieco większy Metron. I zrobimy mu pełny serwis. W pierwszej kolejności umyjemy jego skrzynię i wyczyścimy, bo jest cała oblepiona. Jak widzimy, woda po umyciu nie jest już zbyt zachęcająca. Sama obudowa zegara się bardzo mocno lepiła i była bardzo brudna. Po umyciu wyglądał na w następujący sposób. Znacznie lepiej i wprawdzie w niektórych miejscach lekkie przebarwienia oraz rysy zostały, ale można powiedzieć, że na tym etapie sama już robi wrażenie, a jak zegar będzie już w pełni sprawny, wyczyszczony i poskładany, to wtedy powinno już to naprawdę fajnie wyglądać. Sam zegar to oczywiście Metron, nieco rzadsza wersja, bo tak zwaną membraną głośnikową, która została użyta, aby wzmocnić dźwięk kurantu. Znajduje się ona tu pod mechanizmem, zaraz do tego przejdziemy. Więc zmieniamy ujęcie i widzimy się za chwilę. Możemy zobaczyć tą membranę oraz mechanizm od kurantów, który odpowiada właśnie za brzmienie. Działa on w taki sposób. Jednakże sam mechanizm od kurantów niestety nie funkcjonuje poprawnie, najprawdopodobniej przez brud, bo potrafi wybijać chore ilości razy, a czasem wybija tylko kwadranse. Jakbyście się zastanawiali, do czego służy to śmigiełko, to jest regulacja obrotów, a sam mechanizm znajduje się tutaj pod ćwiertnikiem. Jest taki ślimak, on odpowiada za odmierzenie odpowiedniej godziny, a grzebień za same wybijanie. Teraz widzicie, to jest grzebień pod wskazówką. Zaraz wam to postaram się pokazać na innym ujęciu. Jednakże najpierw musimy zdemontować tą nasadkę z głośnikiem oraz chciałbym też już zdjąć z tyłu tylną część właśnie od wahadła, gdzie się je zawiesza, ze względu na to, że jest bardzo delikatna i w takiej formie ciężko się operuje samym zegarem. Wahadło znajduje się tutaj razem z regulacją, która była złamana i kawałek gwintu musiałem się postarać. O, tu nawet widać teraz w dziurce, będzie widać miejsce, gdzie musiałem przepiłować, żeby się pozbyć kawałka gwintu, który tam utknął. O, w tym miejscu właśnie widzicie. Teraz wahadło jest gotowe, więc możemy się zająć samym mechanizmem.
zablokowałem dźwięką właśnie przeznaczoną do tego dzwonienie dzwonków, bo teraz by nam co chwilę dzwoniły i byłoby to dość mocno denerwujące. Okej, teraz dobrze to widać. W pierwszej kolejności zaczniemy odkręcać mocowania od tego całego bloczku wzmacniającego dźwięk. Teraz musimy zdjąć tą nakrętkę, jednakże trzeba to robić ostrożnie, bo jak widzimy, trzyma ona również inne rzeczy. My potrzebujemy ją zdjąć na chwilę obecną, tylko na krótką chwilę, aby zdjąć całą przystawkę odpowiadającą za dźwięk. Po zdemontowaniu nasz wzmacniacz dźwięku znajduje się tutaj. Go oczywiście oczyścimy potem tylko skórą. Nie daj Boże, nie będziemy tego myć, bo sam łącznik membrany z metalem jest niestety już w kiepskim stanie i jakiekolwiek mycie lub czyszczenie mogłoby go narazić na uszkodzenie lub zniszczenie. Teraz spróbujemy zluzować sprężynę, aby móc zdjąć potem wychwyt. Samą czynność wykonujemy bardzo ostrożnie. Jest to o tyle niebezpieczne, będzie mi przeszkadzał. Jest to o tyle niebezpieczne, że sprężyna jest bardzo dużego kalibru i gdybym na przykład za mocno to puścił, to albo by poszły zęby, mogły, a gdybym to inaczej puścił, to też by w sumie mogły pójść zęby, ale moje, bo dostanie takim kluczem lub innym kawałkiem metalu nie jest zbyt dobrą rzeczą. Teraz ciągle się przez pozycję tego odreglowywuje wybijanie godziny, ale na to na chwilę obecną nic nie poradzimy. Najpierw trzeba zluzować sprężynę i jak dopiero zdemontujemy wychwyt i to będziemy mogli się spokojnie zajmować samym zegarkiem. Ała, właśnie o tym mówiłem. Lekko wyślizgnął mi się klucz. W sumie nawet nie wyślizgnął, tylko pojechał po palcach na szczęście. I na skórek zdarty. Ale do takich rzeczy trzeba być przyzwyczajonym, robiąc coś po raz pierwszy oraz będąc ogółem majsterkowiczem. Teraz widzimy, że sprężyna jest zluzowana. Nie wiem, czy widać to dokładnie. Tu są takie fajki, one odpadają właśnie za jej blokadę. To trzeba sobie przycisnąć, jest kompletnie luźna. Teraz przejdziemy do drugiej sprężyny. Teraz, gdy obie sprężyny są już zluzowane i nie stanowią zagrożenia, możemy przystąpić do demontażu wychwytu. Po krótkiej przerwie i zrobieniu sobie plasterków, bo pomimo tego, że to tylko odrobina naskórka zdrapanego, to nieco zaczęło szczypać oraz małe krwawienie, więc zakleiłem to, żeby nie przeszkadzało dalej w serwisie.
odkręcamy teraz wychwyt. Strasznie mocno skręcone są te śruby. Poszło. Okropnie zapieczone. Mam nadzieję, że więcej takich nie będzie. Tak wygląda sama sprężyna wahadła. Jest naprawdę delikatna. Potem Wam pokażę te elementy po rozebraniu na innych ujęciach. Tak prezentuje się sam wychwyt. Jest tu naprawdę dużo kurzu i brudu, więc może to wyjaśniać problemy z działaniem zegarka. Teraz zajmiemy się demontażem części kół od wskazówek. Podczas demontażu elementów, jak się dokładnie przyjrzymy, na przykład niezapadkową, ta końcówka, którą się wciska w przypadku luzowania sprężyny, została przez kogoś pokryta jakimś kawałkiem gumy, jakiejś izolacji. Ktoś, jak widać, o, stary smar. Ktoś pomyślał w aspekcie tego, żeby nie robiło to krzywdy, przynajmniej w tym miejscu, podczas próby luzowania takiej sprężyny. To uczucie podczas ściągania samej sprężyny, powiem Wam, że jest bardzo nieprzyjemne. Oraz ogółem innych tego typu elementów, które są mocno zapieczone i wymagają dużej siły, bo jak wiemy, przy takiej pracy się nie powinno używać dużej siły, a jednak zawsze jest ryzyko. Już widzieliście, że mi się kilka razy różne rzeczy wymsknęły tu. A przy takich delikatnych elementach, jak na przykład sprężyna tego wahadła, zawsze jest wielkie ryzyko, żeby się nic nie uszkodziło. No, na filmie, z którego się posiłkuję, robiąc po raz pierwszy serwis takiego zegara, też gościowi w taki sposób wyskoczyła ta krzywka. Wygląda to obecnie w ten sposób po rozmontowaniu. Tu mam smary, a tu mam rzeczy do mycia i pudełka.
Nie było łatwo. Sprężyny niestety nie jestem w stanie wyjąć. Są tak zapieczone. Dlatego spróbujemy sobie jakoś poradzić z czyszczeniem stworzeń od zewnątrz, a do środka pryśniemy specjalnym smarem. Jednakże postaram się też pomyśleć, jak takim problemom potem radzić. Obecnie nie mam właśnie na to pomysłu, a widziałem, że w filmach właśnie, którymi się inspirowałem oraz szukałem pomocy, że nie zawsze takie sprężyny, kiedy nie są super brudne, trzeba w pełni tak myć, więc to za chwilę sobie zobaczymy. Same elementy są tutaj, koła, mechanizm grzebieniowy od kurantów, więc bierzemy się dalej do pracy.